Cześć, z tej strony Seba. Witam Was w kolejnym odcinku unboxingowym na kanale Świat Seby. Dzisiaj będziemy odpakowywać zupę krem pomidorowy. Jest to zupa, którą można dostać w Biedronce, jak komuś się nie chce gotować obiadu czy coś. Co tu jest napisane? Składniki, woda, pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy, marchew, pomidory malinowe, koncentrat pomidorowy, cebula, ziemniaki, korzeń pietruszki, seler, sól, olej rzepakowy, czosnek, bazylia, cukier, pieprz czarny. Może zawierać gluten, orzeszki, ziemne gorczyce. Termin spożycia jest w granicach, nie wiem, tydzień, półtora maksymalnie, więc że tak powiem, to jest na pewno bezkonserwantowe. Jak to można podgrzać? Tu jest pokazane po kolei. Otwórz pojemnik, zdejmij folię, podgrzej 2-3 minuty w mikrofalówce na 750 W. To co? Będziemy testować, nie? Zupa jest otwarta z wieczkiem. Jest w takiej oto konsystencji. Prosto z mikrofalówki wyjąłem, żeby było szybciej. Wziąłem sobie coś do zagrychy. Zobaczymy, jak to smakuje. Dobre. Smakuje jak zupa pomidorowa. Dobra. No i proszę, tyle zostało z zupy. Ostatecznie podsumowując, zupka była miodzią. Jeżeli komuś się nie chce gotować, albo ma mało czasu, to zapraszam do degustacji. Są dostępne różne smaki, to był jeden z kilku. Jeżeli mam przetestować inne, to napiszcie w komentarzu. Zapewne zauważyliście, że jestem ubrany w biały kitel laboranta. Jest to związane z faktem, że parę osób zasugerowało mi, żeby seria Do It Yourself, unboxing i generalnie seria związana z nauką, techniką była przeze mnie prowadzona w ten oto sposób, gdyż dzięki temu możecie jasno rozpoznać, jaka to jest seria. Tak samo jak w przypadku Buderexa jestem przebrany za policjanta. Także od obecnego odcinka, jeżeli będę tylko w kadrze w ramach Do It Yourself unboxing, będę się pojawiał w białym kitlu z logotypem Świat Seby. Także wracając do filmu, jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś komentarze, zostawiajcie je pod filmikiem. Zapraszam do prenumeraty kanału Świat Seby. Zapraszam także do subskrypcji grupy na Facebooku. To tyle na tę chwilę. A tu, jeżeli chodzi o filmik, standardowo żegnam się z Wami. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam, cześć!